standardowo, jak to jest. Nie masz czasu na swój samochód. Naklejki leżą od 2 miesięcy, od 3 miesięcy. A powinny być gdzie? Jedna powinna być tutaj, 928, a druga z kodem lakieru powinna być tutaj. Już nie chodzi o pieniądze, ale o czas. Nie mam kiedy nakleić naklejek, 2 naklejek na swój własny samochód. Także mam nadzieję, że to da radę zaraz uczynić. Naklejki już pokazywałem we wcześniejszym filmiku, ale może sobie przypomnijmy faktycznie, co myśmy tam mieli. No, jest, jest. O, chodzi o naklejkę głównie 928S i o naklejkę z kodem lakieru i nazwą Cyn Metallic. I teraz najtrudniejszą rzeczą jest to, w którym miejscu mają być naklejone. Możecie zobaczyć. O, tutaj. Naklejka. No to nie naklejka, to też nie, to też nie. 928S. Na każdym zdjęciu z różnych samochodów jest ona umieszczona mniej więcej po środku, ale na różnych wysokościach. Oprócz tego, że różnią się czcionkami z tego, co widzę. I nie wiadomo, jak się do tego odnieść. Tu jest naklejka z kodem lakieru, ale do naklejki z kodem lakieru wrócimy później. I wydaje mi się, że najbardziej wiarygodnym zdjęciem to będzie chyba to zdjęcie, które było z książki Porsche. Czyli mniej więcej na środku to wiadomo, tylko na jakiej wysokości? Na wysokości załamania lamp, gdzie przechodzi przecięcie. No. Mniej więcej właśnie tam. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Czyli mniej więcej tu, tak, środek jakoś wyłapię jeszcze z moimi żyroskopami i podwójnymi brylami. Tylko teraz zostaje jeszcze kwestia wysokości. Według tamtego zdjęcia to wydaje mi się, że powinno być gdzieś tutaj, dokładnie na załamaniu zderzaka i końcówce świateł cofania. Zaraz ustawię Wam aparat i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Oczywiście najpierw wyczyszczenie powierzchni specjalnym środkiem. Liquid Moly Shell K2, moje auto, Nano Femto Atto. Technologia, a dopiero potem naklejanie. No, powiem Wam, będzie to wyzwanie i niewyzwanie. Niby tu na środku, na wysokości łączenia lamp, czyli napis powinien być tu. Środek jest 1,7. 1,7. No to by było ok. No teraz jeszcze jaką wysokość do tego przybrać. No, ale to
czyli bardziej do lamp. Zatem wpadłem na taki pomysł, ale widzę, że to jest niestety już krzywy pomysł. No to myślę, że powinno być tak. Mniej więcej. Tak, wiem co powiecie, że powinienem to położyć na płyn, na wodę, wyciągnąć fareklą i tak dalej, że można by było regulować, ustawiać. Wiem, przyciemniałem szyby kilka lat. Jednak ryzykuję. A też pewnie się dziwicie, że nie ma muzyczki, fajnego podkładu muzycznego, Armina albo ATB. No ale nie mogę, bo wtedy Facebook pisze do mnie: naruszyłeś prawa autorskie, naruszyłeś prawa autorskie. Dobra. Uwaga, bo zaraz nie będzie śmiesznie. Kuźwa, Misza, jak mam to nakleić? No dobra, ryzyk fizyk, nie? Teraz powinien ktoś wejść, walnąć głupim tekstem i przerwać filmik. Chyba bym go zabił. Bez pervitinu, bez wody, bez płynu. Zobaczymy, jak odejdą. Czyli mamy najbardziej realnie naklejoną naklejkę 928S w całym wszechświecie. Ale bym się zdenerwował, jakby się film nie nagrywał. Wow. Pozdrawiam. Jeszcze ja. Tak, i podobnie było z tą naklejką z kodu lakieru. Cynk metalik. Cynk metalik. Idealnie w takim miejscu, jak powinno być. Pozdrawiamy.